Aby mówić o współczesnym obrazie Układu Słonecznego, może warto przypomnieć, co o nim dotychczas wiedzieliśmy. I pokazane to jest na tym rysunku, takim bardzo prostym, który można znaleźć we wszystkich encyklopediach, w podręcznikach. Schemat bardzo prosty Układu Słonecznego. W centrum Słońce i wokół Słońca wyrysowane są orbity planet, które poruszają się mniej więcej w jednej płaszczyźnie, które są w różnych odległościach od Słońca i te kołowe, po prawie kołowych orbitach, te kołowe orbity są tutaj zaznaczone. Najbliższej planety Merkury, następnie Wenus, potem jest nasza Ziemia, potem jest Mars i wreszcie znacznie dalej orbita Jowisza. Pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza takie mrowie kropeczek tutaj jest widoczne, które po prostu są oznaczone, tymi kropeczkami są małe ciała Układu Słonecznego, planetoidy nazywamy je. Znane są dopiero od 200 lat i obserwujemy. Przedtem nie byliśmy w stanie ich zaobserwować, bo one bardzo mało odbijają promieniowania słonecznego i są bardzo słabo widoczne na niebie, małą jasność mają. Te planetoidy są o dużo, wielokrotnie mniejsze od wielkich planet. Znane je dlatego dopiero wtedy, gdy przez teleskopy zaczęto obserwować wszechświat, obserwować niebo. Pierwszą planetoidę, to ciekawostka, odkryto w pierwszym dniu XIX wieku, 1 stycznia 1801 roku. Na tym rysunku, tymi kropeczkami zaznaczone są aktualne położenia w jakimś momencie czasu, nieważne w jakim, aktualne położenia planetoid właśnie w tym obszarze pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Niektóre planetoidy grupują się troszeczkę w innych miejscach niż w tym głównym pasie planetoid, ale o tym jeszcze za chwilę będę mówił. No i teraz troszeczkę zmieniając skalę rysunku, żeby znaleźć, można umieścić na tym rysunku orbity innych planet, przenieśmy się tutaj. Ta orbita Jowisza, która na tym dolnym panelu była takim dużym okręgiem, tutaj jest zaznaczona znacznie mniejszym. Nas dalej jest planeta Saturn, orbita Saturna, orbita Urana, orbita Neptuna i wreszcie ostatniej planety, dziewiątej planety, orbita Plutona. Już chociażby z tego rysunku widać, że ta orbita jest troszkę nietypowa, nietypowo położona, o ile te orbity wielkich planet i tutaj tych bliższych Słońca są właściwie wszystkie prawie kołowe, prawie koncentryczne. O tyle orbita Plutona, no tak troszeczkę wyłamuje się z tej prawidłowości. Osobliwością szczególną jest to, że od czasu do czasu, rzadko to się zdarza, Pluton może być bliżej Słońca niż Neptun, który pod tej orbicie się porusza. Dlatego też no, od dawna już jednak widziano, że Pluton jest jakąś taką troszkę dziwną, jakby nietypową planetą. To jest to, co znamy, co wszyscy pamiętamy z różnych kursów geografii, fizyki, astronomii, w podręcznikach możemy odczytać. Dzisiejszy obraz tego Układu Słonecznego jest diametralnie różny. Jest właściwie ogromnie wiele nowych rzeczy w tym układzie odkryto i właściwie trzeba go nieco inaczej widzieć. I ja pokażę drugi rysunek, który jest podobny w sensie do tamtego, ale pokazuje no, znacznie większe bogactwo tych różnych obiektów, różnych ciał w Układzie Słonecznym, które odkryto w ostatnim czasie. Tak samo, według tej samej umowy, w jakimś określonym momencie czasu, tu jest konkretnie ten rysunek zrobiony pokazuje położenia ciał Układu Słonecznego w dniu 27 lutego 2003 roku. A więc tak samo, centralne Słońce, niebieskimi okręgami zaznaczone są orbity planet Merkurego z położeniem Merkurego w tym właśnie dniu. Tutaj takie kółeczko duże z krzyżykiem w środku, to jest położenie, aktualne położenie planety na swojej orbicie. No i Wenus, która znajduje się w tym miejscu, w tym momencie, nasza Ziemia, Mars, no i wreszcie daleki już od Słońca Jowisz. Na zielono, zielonymi kropeczkami naznaczone są położenia w tym konkretnym dniu planetoid. Wszystkich planetoid, które znamy. Znamy ich dziś już tak dużo, przez te 200 lat odkryto już ich chyba kilkadziesiąt tysięcy. Także na tym rysunku i w tej skali te kropeczki zlewają się w taki jeden jakby pas. Zielony pas, mówimy czasem pas główny planetoid, ale trzeba pamiętać, że one są bardzo maleńkimi w rzeczywistości obiektami i oczywiście między nimi jest bardzo dużo przestrzeni.
ale w tym mniej więcej obszarze ruchu te planetoidy się poruszają. Niebieskimi kropeczkami, niebieskimi większymi kropkami, kwadracikami, pełnymi, pustymi, zaznaczono inne małe ciała Układu Słonecznego. Do takich małych ciał Układu Słonecznego zaliczamy nie tylko planetoidy, ale komety. Te właśnie niebieskie kwadraciki to są komety. Ta różnica, jeden pusty kwadracik, drugi pełny, jest pewną subtelnością, która jest jeszcze tutaj zaznaczona, mianowicie kwadraciki te pełne, kolorowe, niebieskie, oznaczają komety, których orbity, których ruch po niebie jest bardzo dobrze wyznaczony, dobrze znany. Natomiast te puste w środku kwadraciki to są też położenia, aktualne położenia komet, ale niedawno odkrytych, których ruch jest jeszcze dość słabo poznany, niemniej jednak już ich orbity można było wyznaczyć. Intrygującymi obiektami są te, które się grupują tak w pobliżu orbity Jowisza. To są te wszystkie małe kropeczki niebieskie zaznaczone tutaj z jednej strony. Pozycja Jowisza jest tutaj i jak gdyby po drugiej stronie Jowisza znowu widzimy takie mrowie małych kropeczek niebieskich. To są też planetoidy, tylko planetoidy, które poruszają się wokół Słońca w pewnym charakterystyczny sposób. Mianowicie ich ruch wokół Słońca jest bardzo zbliżony do ruchu Jowisza, największej planety Układu Słonecznego. One się poruszają prawie po orbicie Jowisza, też po takich kołowych orbitach wokół Słońca okrążają i okres obiegu ich wokół Słońca jest wobec tego niemal identyczny z okresem obiegu Jowisza, ale grupują się właśnie w dwóch miejscach na orbicie Jowisza i to jest bardzo charakterystyczne. Przed Jowiszem i za Jowiszem, no lub odwrotnie, zależy się od tego, jakbyśmy umownie tutaj, w którą stronę planety się poruszają. Ale i to już jest znane od dawna, te ich położenia na orbitach, ich orbitach wokół Słońca mają pewną charakterystyczną cechę. Mianowicie te trzy ciała niebieskie, Słońce, Jowisz i planetoida z tego właśnie zgrupowania czystego, znajdują się zawsze podczas ruchu wokół Słońca w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Zawsze w przestrzeni tworzą trójkąt równoboczny. Słońce, Jowisz, planetoida. Proszę zwrócić uwagę, że odległość Jowisza od Słońca jest taka sama jak odległość planetoidy od Słońca i odległość tej planetoidy od Jowisza. To jest po prostu trójkąt równoboczny w przestrzeni. Oczywiście w przybliżeniu, to nie mówimy o bardzo precyzyjnych, dokładnych równościach. I tak samo te planetoidy. To jest bardzo ciekawe zgrupowania planetoid, gdyż one są obserwacyjnym, przyrodniczym, powiedzielibyśmy, potwierdzeniem bardzo dawno już znanego zagadnienia teoretycznego, zagadnienia matematycznego, które nosi miano zagadnienia trzech ciał. Chodzi po prostu o to, że uwzględniając dynamikę Newtona, mechanikę newtonowską, po prostu zastanawiamy się, jak przy wzajemnych oddziaływaniach grawitacyjnych jakichś mas, trzy ciała o określonych masach wpływają na siebie i jak się wzajemnie poruszają. Otóż to było teoretyczne zagadnienie i jeszcze w końcu XVIII wieku to teoretyczne zagadnienie zostało rozwiązane w pewnym szczególnym przypadku, rozwiązane przez Lagrange'a. Ten szczególny przypadek dotyczył sytuacji, gdy masy dwóch ciał, dwóch obiektów, których ruch wzajemny badamy, były duże, natomiast trzeciego ciała maleńka masa, mówimy czasem zaniedbywalna, w porównaniu z tymi masami tych dwóch dużych obiektów. I takie tak zwane ograniczone zagadnienie trzech ciał dopuściło rozwiązanie, znaleziono rozwiązanie teoretyczne, które przewidywało taką właśnie konfigurację, że one się będą poruszały względem jednego z tych ciał w ten sposób, że będą zawsze w przestrzeni tworzyć trójkąt równoboczny. Ale to było teoretyczne rozwiązanie. I tutaj właśnie odkrycie tych planetoid, które w ten sposób się wokół Słońca poruszają, no było pięknym, przyrodniczym potwierdzeniem tego właśnie teoretycznie znalezionego rozwiązania ograniczonego zagadnienia trzech ciał. Dodajmy, że te planetoidy, czasem mówimy o nich planetoidy trojańskie, grupy trojańskie, gdyż nazywano te planetoidy, im nadali się nazwy imion bohaterów wojny trojańskiej. Z jednej strony Jowisza są Grecy, z drugiej strony Trojańczycy. No dziś już jest ich tak dużo, że zabrakło tych imion i wszystkie nie mają swoich własnych nazw.
Jeszcze na tym rysunku widzimy coś, co może intrygować, w szczególności te czerwone kropeczki. Te czerwone kropeczki, które są też położeniami planetoid, tylko planetoid, które wyłamują się z jakiejś takiej prawidłowości ruchu wokół Słońca w pasie głównym pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Wyłamują się, gdyż właśnie widzimy, że znajdują się ich położenia w tym konkretnym dniu są gdzieś tu we wnętrzu tego pasa głównego, bliżej Słońca. To są bardzo charakterystyczne, ciekawe obiekty, które zaczęto odkrywać też właściwie od 100 lat. Pierwszą taką planetoidę o nazwie Eros odkryto w 1898 roku. Do dziś jest już ich znanych też bardzo dużo, chyba gdzieś koło 1500, może nawet 2000. Wiele z nich, ich położenia, tych, których orbity są dobrze wyznaczone, są zaznaczone tymi czerwonymi kropeczkami. One poruszają się wokół Słońca po takich troszeczkę nietypowych orbitach. Ta nietypowość sprowadza się do tego, że mają orbity eliptyczne, nie kołowe, prawie kołowe, tak jak większość tych planetoid pasa głównego, ale orbity eliptyczne, które wokół Słońca wyglądać mogą w ten sposób, czy w ten sposób, czy w ten sposób, bardzo różne. I one są dzisiaj przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowców, chyba przede wszystkim z tego względu, że jak widać już chociażby z tego rysunku, one mogą w swoim ruchu znaleźć się blisko wielkich planet, w tym również naszej Ziemi. Blisko, można sobie też wyobrazić, że mogą zderzyć się z tymi planetoidami, czy gdzieś bardzo blisko tych wielkich planet przelecieć. I dlatego stanowią dzisiaj duży przedmiot ogromnego zainteresowania. Poszukuje się te planetoidy, liczy się ich orbity. Ja teraz pokażę parę zdjęć planetoid, które znamy, które sfotografowaliśmy. To jest planetoida Eros. Ta pierwsza spośród tych nietypowych planetoid, które mogą zbliżać się do planet grupy ziemskiej. Koło tej planetoidy, wokół tej planetoidy przez długi czas krążyła sonda kosmiczna i wykonywała takie piękne zdjęcia. Rozmiary tej planetoidy, to jest ta wielka oś tej planetoidy, to jest mniej więcej 33 km, czyli to jest maleńki obiekt, chociażby w porównaniu z naszą Ziemią. Mówiliśmy też o kometach. Ja pokażę piękne zdjęcie komety, która niedawno była widoczna kilka lat temu, w 97 roku na wiosnę na niebie widniała przez parę miesięcy. Oglądaliśmy, gołym okiem ją było widać, piękną kometę Hale-Bopa, taki, prawda, jakaś jasna mgiełka, z której wydostają się jakieś smugi materii, jasnej materii, tak zwany warkocz komety. To była ozdoba wiosennego nieba w 97 roku. Ale najważniejsze, co w tej chwili nas powinno zainteresować, to właśnie tory. Tory, po jakich te planetoidy, te małe ciała Układu Słonecznego, te, które nietypowo się poruszają, te czerwone kropeczki na poprzednim rysunku, poruszają się wokół Słońca. Otóż tutaj dla przykładu podałem orbity, wyrysowane są orbity kilku takich planetoid. Ich jest oczywiście bardzo dużo, wszystkich nie można było zmieścić, bo rysunek był nieczytelny, ale zwróćmy uwagę, Słońce centralne tymi ciągłymi liniami kołowe orbity planet wokół Słońca pokazuje orbitę Merkurego, orbita Wenus, orbita naszej Ziemi, wreszcie orbita Marsa. I tych właśnie planetoid. Na przykład planetoida o nazwie Hefajstos porusza się po takiej orbicie eliptycznej. Część tej orbity jest zaznaczona linią przerywaną, część ciągłą, co ma informować nas o tym, że płaszczyzna ruchu tych planetoid jest pod pewnym kątem, niewielkim na ogół, ale jednak nachylona pod pewnym kątem do płaszczyzny ruchu wielkich planet. Czasem o tej płaszczyźnie ruchu wielkich planet, która jest prawie jedną płaszczyzną, one wszystkie się mniej więcej w jednej płaszczyźnie poruszają, mówimy płaszczyzna ekliptyki, czyli toru Ziemi. Płaszczyzna ruchu Ziemi jest tą podstawową płaszczyzną, do której odnosimy płaszczyzny ruchu innych planetoid, innych obiektów. I ta część orbity Hefajstosa, która jest linią ciągłą tutaj wyrysowana, oznacza jak gdyby uniesienie nad tą płaszczyzną
tej części orbity nad tą płaszczyzną, natomiast linią przerywaną pod tą płaszczyzną ruchu planet. No stąd właśnie umownie linia przerywana, linia ciągła. Co to jest w rzeczywistości nad czy po? Oczywiście, że względna, w zależności od tego, jak będziemy patrzyli, czy od strony północnej, z góry, jakby patrzyli na tę płaszczyznę, czy od drugiej strony. Orbita Ikarusa, planetoida Ikarus, Ikar, jest bardzo charakterystyczna, bo porusza się ta planetoida wokół Słońca w ten sposób, że bardzo blisko Słońca przechodzi, co widzimy tutaj. I jest taką maleńką, okres obiegły jest krótki wokół Słońca. Czy też orbita Adonisa, tutaj orbita planetoidy Apollo. To są wszystko orbity eliptyczne. Jak powiedziałem, one są nachylone pod niewielkimi kątami do płaszczyzny ruchu Ziemi, czy płaszczyzny ruchu planet wokół Słońca. I dlatego też można je na rysunku właściwie wszystkie umieszczać tak, jakby to była struktura płaska. Ale tym, na co chcę zwrócić uwagę i co szczególnie rzuca się tutaj w oczy, jest fakt, że te orbity eliptyczne planetoid przecinają, tak troszkę w cudzysłowie mówiąc, orbity wielkich planet. Na przykład planetoida Hefajstosa przecina orbitę Marsa w tym miejscu, potem przecina orbitę Ziemi w tym miejscu, przecina orbitę Wenus, przecina nawet jeszcze dalej orbitę Merkurego. Czyli po prostu te planetoidy, to mówię w cudzysłowie, to przecięcie, dlatego że to jest na rysunku przecina, w rzeczywistości to nie jest przecięcie, nie musi być przecięcie, ale jest możliwość zbliżeń tych planetoid do wielkich planet, które po tych kołowych orbitach się poruszają. I to jest niezwykle ważna informacja, że mogą być ciasne, bliskie zbliżenia planetoidy do wielkiej planety. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w czasie takiego zbliżenia, czy w wyniku takiego zbliżenia może ulec zmianie orbita planetoidy. Ona może ulec zmianie, gdyż jak jest blisko, silne oddziaływania grawitacyjne wielkiej planety powodują, że jej tor, jej orbita, po której ta planeta się porusza, ulega zmianom. I tak to dotyczy wszystkich tych planetoid. Na przykład Ikarus może zbliżać się do Ziemi, może zbliżać się do Ziemi w dwóch miejscach i te zbliżenia kiedyś w 68 bodajże roku było bardzo bliskie przejście Ikarusu do Ziemi, ach, nawet mówiono, że może się zderzyć z Ziemią. No oczywiście do zderzenia nie doszło i pewnie nieprędko coś takiego może nastąpić, no niemniej jednak widzimy istnienie pewnego niebezpieczeństwa, że takie planetoidy mogą uderzać w planety, mogą zderzać się z planetami. W dużych interwałach czasu, statystycznie rzecz ujmując, no mogą ulec radykalnym zmianom orbity tych planetoid wobec tego. I tu jest bardzo, bardzo ważny wniosek. Czas życia tych planetoid na takich właśnie orbitach, jakie dziś obserwujemy, jest krótszy, jest mniejszy i to nawet dużo mniejszy od czasu życia w ogóle Układu Słonecznego. To znaczy, że te planetoidy, które dzisiaj tutaj obserwujemy, musiały tutaj skądś przyjść. Tutaj jakieś mechanizmy, jakieś oddziaływania grawitacyjne musiały wprowadzić na takie orbity, które dzisiaj obserwujemy. I to jest bardzo ważny wniosek, bo on wskazuje nam na to, że te wszystkie obiekty, które obserwujemy w pobliżu naszej Ziemi, czy też planet bliskich Słońca, że te planetoidy tutaj musiały skądś przyjść. One tutaj nie mogły istnieć od początku istnienia Układu Słonecznego, tak jak ten pas główny planetoid. Tamte planetoidy, no dzisiaj wiemy, że są tymi resztkami budulca, z którego powstał Układ Słoneczny. Są pozostałością materii, z której tworzyły się Słońce, planety. Natomiast te planetoidy, które obserwujemy na orbitach takich nietypowych, zbliżające się do Słońca, które mogą się zbliżać do wielkich planet, tutaj coś musiało je sprowadzić. No i oczywiście rodzi się pytanie, co? Co spowodowało, że dzisiaj te planetoidy tutaj obserwujemy? To jest niezwykle ważne pytanie, ciekawe i dzisiaj nauka próbuje znaleźć na to odpowiedź. Pewne już informacje mamy na ten temat, ale to jest ciągle taki gorący temat w nauce i ciągle próbuje się odtworzyć
przebieg ewolucji takich planetoid, co je tutaj sprowadziło, jakie procesy spowodowały, że je dzisiaj tu obserwujemy, że w ten, a nie inny sposób dziś poruszają się wokół Słońca. Że takie zderzenia w historii Układu Słonecznego miały miejsce, świadczy chociażby to, że powierzchnie tych wielkich planet i Merkurego, i Wenus, i Ziemi naszej, i Marsa pokryte są kraterami uderzeniowymi. No może pokryte to szumnie mówimy, ale w każdym razie na powierzchni tych planet znajdujemy ślady takich uderzeń w przeszłości. Uderzeń jakichś również większych brył, jakimi mogą być planetoidy. Zdjęcie naszego Księżyca, na którym widać bardzo wiele różnych kraterów uderzeniowych. Wystarczy przez lornetkę spojrzeć na Księżyc, aby zwidzieć na jej powierzchni właśnie ślady uderzeń w przeszłości różnych małych obiektów w powierzchnię Księżyca. Wszystkie powierzchnie wszystkich ciał, wszystkich planet, które są twardą powierzchnią, mają takie ślady. Również i nasza Ziemia w przeszłości wielokrotnie przeżywała takie kataklizmy, takie konsekwencje uderzeń w powierzchnię jakichś obiektów kosmicznych. Wystarczy dla przykładu przypomnieć piękny obraz, piękne zdjęcie słynnego krateru meteorowego w Arizonie. Na takim płaskowyżu arizońskim dziura wielka w Ziemi o średnicy no, ponad kilometr bodajże 200 metrów, o głębokości około 200 metrów. Dziś jest to bardzo atrakcyjny obiekt turystyczny, a jest to po prostu ślad, konsekwencja uderzenia mniej więcej 50 tysięcy lat temu, uderzenia w Ziemię jakiegoś obiektu kosmicznego, jakiejś planetoidy, może jądra komety, nie wiemy dokładnie co to było, co spowodowało no właśnie wybicie w Ziemi takiej dziury, nazywamy to kraterem uderzeniowym. Wracam do tego obrazu, ażeby po prostu pokazać jeszcze raz, żebyśmy zobaczyli aktualne położenia znanych, tych wszystkich znanych małych ciał Układu Słonecznego, które mogą zbliżać się do Ziemi. Czasem mówimy o nich, że to są planetoidy bliskie Ziemi. Te, które po takich nietypowych, eliptycznych na ogół orbitach poruszają się, mogą zbliżać się do wielkich planet. Wobec tego czas ich życia jest krótszy niż czas życia Układu Słonecznego. Wobec tego rodzi się pytanie, skąd one się tutaj wzięły? No i jak się próbuje znaleźć odpowiedź na to pytanie? Jakimś takim narzucającym się rezerwuarem czy źródłem tych obiektów może być oczywiście pas główny planetoid. Tych obiektów jest bardzo dużo. Te wszystkie zielone kropeczki są ich położeniami w tym dniu w przestrzeni. No ale jaki mechanizm fizyczny może powodować, że te obiekty z pasa głównego zmienią swoje tory tak, że znajdą się tutaj? Długo się nad tym zastanawiano, wiele szukano przyczyn. Na początku sądzono, że to po prostu może być efekt jakichś zderzeń. Tych obiektów w pasie głównym planetoid jest tak dużo, że podczas ich ruchu może dochodzić do wzajemnych zderzeń. W wyniku tych zderzeń mogą ulegać zmianie orbity bądź to obiektów, które podlegają temu zderzeniu, no bądź też w wyniku zderzenia następuje jakiś rozpad niektórych obiektów i te resztki, pozostałości tych obiektów, które rozpadły się, no mogą poruszać się po jakichś innych orbitach i zasilić ten właśnie obszar ruchu planet grupy ziemskiej, te, które są tutaj czerwone kropeczki. Ale okazało się, że ten mechanizm zderzeń jest mało wydajny, że on nie jest się w stanie tym mechanizmem wyjaśnić obserwowanej populacji, czy obserwowanej liczebności, liczby tych właśnie planetoid bliskich Ziemi. Że coś tu jest, coś tu brakuje, coś tu jeszcze powinno działać, no tak, żeby uczynić bardziej wydajnym ten właśnie mechanizm zderzeń. Otóż sądzi się, że to jest taki podwójny mechanizm, że w wyniku zderzeń może dochodzić do tego, że orbity obiektów, które podlegają tym zderzeniom, mogą być różne, ale mogą w szczególności być takie, że zaczynają się poruszać wokół Słońca po tak zwanych orbitach rezonansowych. Znajdują się w rezonansie z wielkimi planetami, w rezonansie z Jowiszem, czy w rezonansie z Marsem, z Ziemią. Co to znaczy w rezonansie? Po prostu chodzi o to, że ich
okresy obiegu wokół Słońca są współmierne z okresami obiegu wokół Słońca wielkich planet. Na przykład podczas jednego okresu obiegu Jowisza wokół Słońca planetoida trzy razy obróci się, obiegnie wokół Słońca. Ona się porusza szybciej, krótszy ma okres obiegu, bo jest bliżej Słońca. I to mówimy, to nazywamy orbitą rezonansową. Te orbity rezonansowe mają szczególnie ważną, ciekawą właściwość, mianowicie taką, że w bardzo długich okresach czasu obiekt poruszający się po takiej orbicie ulega powolnym, ale systematycznym zmianom. I może dojść do tego, że z tej orbity rezonansowej obiekt w pewnym momencie ulegnie radykalnemu wytrąceniu z tej orbity. W szczególności kształt orbity, który określa tak zwany mimośród, ulega tutaj właśnie, może ulegać dużym zmianom. I te powoli narastające zmiany powodują, że w pewnym momencie w sposób gwałtowny, nagły ulega zmianie orbita takiej planetoidy. I w ten sposób można sobie wytłumaczyć, że właśnie z orbity rezonansowej część tych obiektów, które tutaj potem w tym obszarze zaczynają krążyć, została właśnie ta orbita została w ten sposób tutaj ukształtowana w wyniku oddziaływań, zwiększonych oddziaływań w wyniku rezonansów z ruchem wielkich planet. I taki podwójny mechanizm zderzenia i potem poruszanie się po orbicie rezonansowej już zaczyna być dostatecznie wydajny dla wyjaśnienia obserwowanej populacji tych obiektów, które znajdują się w pobliżu Słońca. A przejdźmy jeszcze troszeczkę dalej, na zewnątrz Układu Słonecznego. Miałem skalę tego rysunku, on tak samo został zrobiony dla aktualnych położeń obiektów w dniu 27 lutego 2003 roku, przy czym orbita Jowisza teraz jest tutaj, blisko Słońca, dalej orbita Saturna, orbita Urana, i orbita Neptuna. Zaznaczone są położenia tych planet. Położenie Neptuna, położenie Urana, położenie Saturna tutaj i wreszcie położenie Jowisza. Tymi plamami takimi zaznaczone są właśnie położenia planetoid grupy trojańskiej, o których mówiliśmy, na orbicie mniej więcej, na orbicie Jowisza, po jednej i po drugiej stronie Jowisza. To mrowie takich kwadracików niebieskich oznacza tutaj aktualne położenia znanych komet. Komety, dlatego tak wiele ich tutaj się obserwuje, tu się ich tak dużo znajduje, dlatego że my możemy obserwować tylko te komety, które dostatecznie blisko Słońca podchodzą, które znajdują się w tym obszarze. Tych, które dalej są, jest bardzo je trudno zaobserwować, nie możemy ich widzieć i dlatego tak dużo ich tutaj widzimy.